okresie komandant gminy Stańgo, nowy jednostka OSP Pełno na uroczystości przekazania sprzętu osobistego wyposażenia strażaków oraz urządzenia selektywnego alarmowania. Dziękuję bardzo. Komendancie, proszę wykonać telefon do komendy powiatowej w celu sprawdzenia działania urządzenia selektywnego alarmowania. Tak jest. Bardzo Cię proszę o uruchomienie urządzenia selektywnego w jednostce Pełno. Dzięki. Które to będą służyć dla pomocy mieszkańcom w razie potrzeby. Chcę powiedzieć, że jest to dobra wiadomość dla naszej gminy, że tym dzisiejszym dniem kończymy jak gdyby wyposażanie jednostek OSP, nie tylko Krajowego Systemu Ratownictwa, ale również i pozostałe jednostki, które są jednostkami ochotniczymi, w selektywne alarmowanie połączone bezpośrednio z kierownictwem dowodzenia, jaką jest Komenda Powiatowa w Boch. Widzieliście na własne oczy, jaki krótki czas był od momentu powiadomienia o zdarzeniu przez kolegę komendanta i jednocześnie włączeniu syreny, która wspaniale zadziałała, poprzez to znakomite urządzenie, które tutaj w tym obiekcie mamy. Cieszmy się z tego, bo to jest już XXI wiek i tym oto sposobem wszystkie jednostki OSP w gminie posiadają to urządzenie do ratownictwa selektywnego. Chcę powiedzieć również, że przy tej okazji ze środków, któreśmy otrzymali w ramach Bezpiecznej Małopolski, zakupiliśmy dodatkowo dwa mundury kompletne wraz z dobrymi hełmami, dobrymi butami i to, co jest niezbędne druhowi strażakowi do działań w czasie akcji. Kolego prezesie, kolego komendancie, szczególnie panie sołtysie, bardzo raz jeszcze gratuluję. Dbajcie o ten sprzęt. Cieszcie się, niech wam służy tylko wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba. Wszelkiej pomyślności i dalszej dobrej współpracy na odcinku ratownictwa. Ratownictwa i pomocy samorządowi, gminie, no i wszystkim tym, którzy oczekują od was tej pomocy, a nigdy na tej pomocy się nie zawiedli. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ja również w imieniu swoim chciałem podziękować i panu wójtowi, panu prezesowi za zorganizowanie tych środków, wiadomo, z urzędu marszałkowskiego, a jeżeli by nie były posunięcia ze strony pana prezesa, pana wójta,
tych środków być może, żebyśmy nie otrzymali. Także gratulacje na ręce pana prezesa dla jednostki za urządzenie selektywnego alarmowania, jak i doposażenie umundurowania osobistego wyposażenia kolegów druhów strażaków. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Z tej okazji wracam myślą do lat poprzednich, kiedyśmy zakładali tę jednostkę. Największym osiągnięciem naszym to była ciekawka konna, która w tej chwili, powtarzam to, stoi przed remizą w Grzegorzynie. Był to element najważniejszy w naszej tu jednostce. Jak szybko się zmienia czas za 50 parę lat. Dziś mamy najnowocześniejszy sprzęt, mamy samochód, mamy, przyciśniemy i odzywa się syrena, zdalne sterowanie, a wszystko to po to, żeby nasi mieszkańcy mogli się czuć bezpieczni, ale również i po to, żeby strażacy mieli satysfakcję, że ich trud nie idzie na darmo. Ja chciałem serdecznie podziękować w imieniu naszej jednostki wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób się przyczynili do tego, że mamy dzisiaj taki sprzęt, a szczególnie panu wójtowi, który zabiegał o to i jednocześnie prezesowi zarządu gminnego, który zabiegał o to i zabiega w dalszym ciągu, żeby nasze jednostki były doposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Pierwszy etap budowy remiz został zakończony, drugi etap samochody został zakończony. Dzisiaj trzeci etap to jest dosprzętowienie w najnowocześniejszy sprzęt, jaki w tej chwili się produkuje, oby tylko był elementem wyposażenia, a nie był potrzebny dla akcji. Teraz wszystkim za wszystko dziękujemy. Jest to wspaniała rzecz. Ja się patrzę na te drobne rękawice, buty, sprzęt i to, co tutaj w tej chwili mamy. To trzeba powiedzieć, że mamy najnowocześniejsze urządzenia służące wszystkim. Oby strażacy, zwłaszcza młodzi, doskonale zrozumieli ten test. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim.